pierwsza osoba, która zje tego wielkiego, ponad kilogramowego Mikołaja, po prostu wygrywa. Stoją się gwiecie obok siebie. Ja się trochę ich boję, nie? Ponad 6000 kalorii. Przeszkadzać nam będzie to, to koło fortuny. Jak my go mamy zacząć jeść? Jest jakiś smaczny już. Przy następnym losowaniu się nie odzywasz moim. A dlaczego? Bo pojawiły się komplikacje w trakcie tego wyzwania. To jest zwykły, klasyczny Mikołaj z czekolady, który waży 60 gramów, a to jest niezwykły i nietypowy Mikołaj z czekolady, który waży 1,2 kg. A tu jest drugi, jeszcze zapakowany, ale dokładnie taki sam, dlatego że w dzisiejszym odcinku pierwsza osoba, która zje tego wielkiego, ponad kilogramowego Mikołaja, po prostu wygrywa. Jest to, słuchajcie, nasz trzeci vlogmas i póki co dajemy radę, bo przypominam, że aż do 24 grudnia na naszych kanałach trwa daily. Tyle tylko, że publikujemy filmy na zmianę, czyli dzisiaj jest film u mnie, jutro będzie na kanale NatX, pojutrze znowu u mnie, potem znowu u NatX. W każdym filmie macie szansę na wygranie jednej z tych oto, no już 22 nagród, wartych łącznie około 6000 zł. Dwie nagrody już rozdaliśmy, w dzisiejszym odcinku rozdajemy kolejną i sprawdźmy, jaki numerek tym razem będzie. A tym razem do wygrania będzie prezent numer 19. I są to, proszę bardzo, jak widzicie, takie oto bardzo fajne słuchaweczki od SteelSeries. Żeby zgadnąć, co nas ten świąteczny prezent, wystarczy, że zostawicie pod tym filmem łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał i napiszecie dowolny komentarz, bo z komentarzy będziemy wybrali zwycięzcę. I zwycięzcę dzisiejszego prezentu ogłosimy jutro na kanale NatX, bo tam będzie kolejny film. A jeśli chodzi o zwycięzcę z wczorajszego filmu, to mamy, jak widzicie, na kole 10 osób wybranych z komentarzy i osoba, do której poleci wczorajsza nagroda, to... Deus, jak widzicie, bardzo na granicy, ale właśnie do niego poleci prezent. Ale skoro o prezentach już mowa, to Play jak co roku ma dla was i dla waszych bliskich idealne prezenty na święta. Przykładowo, w ofercie Mix dostępne są Junior Boxy i w tym roku do wyboru macie dwa zestawy, a w każdym z nich smartfon, gadżet oraz 100 GB internetu do wykorzystania na social mediach. W pierwszym zestawie znajdziecie smartfon Motorola Moto E40, słuchawki bezprzewodowe Motorola Verve Bud 100 oraz oczywiście 100 GB do wykorzystania na social media. W drugim zestawie z kolei znajdziecie smartfon Vivo Y21S, Xiaomi Mi Smart Band 5 oraz również 100 GB internetu do wykorzystania na social mediach, tak jak w pierwszym zestawie. Jeśli więc nie mieliście pomysłu na tegoroczny prezent dla siebie albo dla waszych bliskich, to mam nadzieję, że teraz już macie. Koniecznie sprawdzajcie ofertę z Junior Boxami, klikając w link podany w opisie, no i wybierzcie zestaw dla siebie. No dobra, jak widzicie, dwa identyczne Mikołaje ważące dokładnie tyle samo, czyli o, 1282 gramy, czyli jak widzicie, nawet więcej. Stoją się, jak widzicie, obok siebie i stoją na stole owiniętym streczem, dlatego że, no nie chcemy, żeby wiecie, za bardzo się z tyłu ubrudził. Ale właśnie, nie powiedzieliśmy wam jeszcze, że przeszkadzać nam będzie to, to koło fortuny, którym na zmiany będziemy kręcili co pół godziny. Ale zanim dalej zaczniemy kręcić, to chyba czas zacząć się jeść to. No chyba by wypadało, chociaż ja się trochę ich boję, nie? No jak tak na niego patrzę, widzowie, to też się trochę boję, bo w ogóle jak on jest creepy, patrzcie na jego oczy, co jest grane. Ale nieważne, jak widzicie, mamy 18:01, więc Natalia, zaczynamy! My go mamy zacząć jeść? No jak? Nie wiem właśnie, też nie wiem. Trzymaj, Natalia, jeden talerz, będzie chyba łatwy i drugi jest dla mnie. No dobra, ja nie wiem, Natalia, jak ja mam się za niego zabrać, jaka ja muszę... O, twardy! Trzeba go już tak... O, trzeba go popukać, ja też mam już. Czekaj, ja od góry też już mam. Olega pyszączko. Dobre? No. Kurde, no nie da się po prostu. Nie, no ugryzłeś. No trochę ugryzłem, ale... Zobacz, jak od dołu odchodzi delikatnie, bo tutaj jest cieniutka. Jest jakiś martwy odpowiednik! Dosta, dobra. W środku oczywiście jest pusty, ale ta czekolada jest i tak, powiem wam, naprawdę gruba. I tutaj, jak widzicie, udało mi się wgryźć, ale no rozgryzłem tylko tę stronę, bo chciałem odgryźć ten pompon z jego czapki i no niestety nie wyszło. Ale dobra, ja spróbuję go jeszcze tak ugryźć, uwaga. A ja spróbuję go połamać na trochę mniejszy... Ej, to mi wypada czekolada! Dobra, tutaj Natalia, słuchajcie, robimy jakąś operację. Natalia, co tu się dzieje? Czemu on już nie ma nóg prawie? I patrzcie, jaka tutaj jest gruba czekolada. Od dołu była taka, a tu jest taka. Ty, no jest różnica, faktycznie. Zobacz tutaj. Ale widzę, że twoja taktyka to dzielenie go na kawałki, tak? Na talerz, a potem jedzenie. Tak. Dobra, ja słuchajcie, zacząłem, jak widzicie, od góry, dlatego że tutaj jest mega gruba czekolada i no jak zjem to teraz, to będę miał potem z głowy. O, Natalia, ja proszę. Ja w ogóle właśnie poszłam po wodę, bo bez wody tego się nie da jeść. To jest takie słodkie. A mi nie nalałaś? No, to jest dla ciebie. Ja tobie przyniosłam. Patrzcie, jaka sprytna. Dziękuję, Natalia, ale żeś wybrnęła. Za chwilę oczywiście będziemy pierwszy raz kręcili kołem fortuny, ale powiem wam, że... Ja już czuję tego Mikołaja, serio. Zjedliśmy nie wiem ile, ale ja już czuję. Ale nie ma co, trzeba iść dalej. Mamy teraz wodę, więc no powinno być trochę łatwiej.
Dobra, widzowie, ja już kończę, uwaga. Natalia, tobie jak idzie? Nie wiem, czy dobrze? Jest już tak słodko. Bez kitu. Ja już, widzowie, mamy tego dziada powoli dosyć. Mamy 18:27 i przelosowanie, Natalia, zważymy jeszcze nasze Mikołaje. I umówmy się, że ten, kto będzie miał mniej, ten losuje pierwszy, dobra? Bo dobra, teoretycznie wygrywa. Ale uwaga, na pierwszy ogień idzie Mikołaj Natalii i on ma... A, no właśnie, wrzuć tam do niego. Okej, on ma, jak widzicie, 1071 gramów. A mój, uwaga, ty nie wierzę, 1072 gramy, Natalia, to jest niemożliwe. A ja mam ile? 1071 chyba miałaś. Co jest grane? Nie, no, 1074, dobra, widzowie, naprawdę nie mieliśmy pojęcia, że to tak wygląda. Ty, Natalia, to jest niemożliwe, ale wiesz co, one mogły się różnić na początku trochę, minimalnie, nie, więc... Ale... Pewnie wiesz, jakieś tam plus minus 20 gramów miały, ale no ty masz mniej, o 3-4 gramy, więc losujesz pierwsza. Więc uwaga, czas na pierwsze losowanie Natalii i... Natalia, jesz tylko białą czekoladę. Ale robimy to tak, że to jest do kolejnego losowania, tak? No pół godziny, po prostu przez pół godziny, tak możesz, nie? Dobra. Życzę powodzenia, Natalia, z wyjęciem... Jezus Mary, zostaw go! Halo! ...tej białej czekolady. A, tylko Natalia, tam gdzie jest biała czekolada, to jest też druga warstwa brązowej czekolady. I jak to zrobimy? No bo ja nie dam rady, zobacz, zeskrobować się nie da. To róbmy tak, że po prostu musi być coś białego na tym, co jesz, nie? Jakaś biała czekolada, chociaż kawałeczek. Ale kurde, tak wizualnie, Natalia, powiem ci, że dobrze nam idzie, w sensie tobie trochę lepiej, bo ty już go tutaj połamałaś prawie całego. U mnie z tyłu, jak widzicie, już ma problem, gościu. Zobacz, ile tego mam i jeszcze w środku jest czekolada, no więc właśnie, to, że połamałam, to nic nie znaczy. Ale wizualnie, kurde, lepiej twój wygląda. Dobra, widzowie, ja tu męczę swój talerz. Natalia w ogóle ładnie sobie oddzieliła to z ciemną czekoladą od tego z białą. Tylko, że tak ładnie nie wchodzi do brzucha. No właśnie, ja też już mam Natalia lekki kryzys. Ale mamy, jak widzicie, 18:47, więc Natalia właśnie jeszcze trochę musisz jeść samą białą czekoladę. Ale powiem ci, że mega zastanawia mnie, ile taki skurczybyk ma kalorii. Tylko, że niestety, widzowie, nigdzie nie było napisane na jego ulotce, ile ma kalorii. Było tylko, ile waży. W sumie można to policzyć, nie? Jakbyśmy wzięli tego innego. Widzowie, sprawdziłem i jak widzicie, 100 gram czekolady mlecznej ma 535 kilokalorii. 535, Natalia, 100 gram, a to ma 1200 ponad. Ma ponad 6000 kalorii. 6850. Nie ma szans, że to zjemy, więc chyba trzeba trochę zmienić zasady. Ja już mam dosyć, nie? Więc moja propozycja jest taka, Natalia, żebyśmy dali sobie jakiś limit czasowy. Aktualnie jest 18:57, więc Natalia, co, do północy dajemy czas? I wtedy osoba, która o północy będzie miała mniej czekolady do zjedzenia, po prostu wygrywa, tak? No. No, myślę, że jest to bardziej rozsądne, biorąc pod uwagę fakt, że ma to 6800 kalorii. No tak mniej więcej. I wolę nie myśleć, ile cukru. No ale dobra, mamy 19, więc czas na moje pierwsze losowanie. I ja, uwaga, przez najbliższe 30 minut będę musiał dać przeciwnikowi. No i teraz zadania pytanie, ile? Ale ja w ogóle nic od ciebie nie chcę. Generalnie wylosowaliśmy, jak widzicie, pole z gwiazdką na końcu, a to oznacza, że inne koło fortuny zdecyduje, ile gramów będę musiał oddać. Naprawdę, tylko 20. Okej, mamy 20 gramów, więc Natalia, proszę sobie to przerzucić. A i właśnie, Natalia, możesz już jeść ciemne, nie? No właśnie chciałam powiedzieć, że w końcu mogę jeść tą drugą. I szczerze, widzowie, te 20 gramów na sam koniec naprawdę może zrobić różnicę. I ja sobie stwierdziłem, że będę łamał po takich małych kawałkach, żeby, wiecie, psychicznie było widoczne, że jem. Ale ty też tutaj jesteś, dobra, ułamałeś sobie połowę, żeby było, że niby tyle już zjadłaś. Już połowy nie ma. Tak, a tak naprawdę jakbyś to złożyła, to byś miała tyle co ja pewnie, albo więcej. No ale dobra, widzowie, ja sobie ułamałem trochę więcej, wezmę sobie to i pójdę do studia, bo przed chwilą wrzuciliśmy film, więc idę zobaczyć na statystyki na kompie. A ty zostałeś tutaj? Tak. Dobra, widzowie, jak widzicie, jestem w studiu i nie wiem, może zmiana miejsca pomoże mi trochę szybciej się tego pozbyć. No dobra, widzowie, jak widzicie, zjadłem prawie wszystko to, co miałem. Ale mamy 19:30. I co tutaj tak słabo, Natalia? Halo, co się dzieje? Ja chyba mam już dosyć czekolady. Natalia, już minęło nie wiem ile, niewiele czasu dopiero. Dobra, może minęło niewiele czasu, ale dużo już zjadłam. Bo w sumie tak, no ty jesteś dziewczyną, nie? Masz trochę trudniej niż ja, bo ja jednak więcej jem. Ale może Natalia koło fortuny ci trochę pomoże, ale nie tym razem. No, to ja w takim razie zabieram to i życzę powodzenia z tym, Natalia. No dobra, widzowie, ja sobie, o, trochę tutaj ułamuję znowu na talerz, bo tak się je lepiej. I w sumie, Natalia, będziemy musieli zrobić porównanie przed kolejnym losowaniem, kto ile, wiecie, gramów ma jeszcze do zjedzenia.
Powiem wam, że tak świętego Mikołaja trochę tam pojadłem, ale no robi się już coraz ciężej. To wyobraź sobie, co ja mam bez wody. Chyba muszę zrobić sobie małą przerwę, bo totalnie już to nie wchodzi, więc poczekam do losowania. No i zobaczymy, co zadecyduje koło fortuny. Ale dobra, przed losowaniem mieliśmy jeszcze zrobić ważenie i Natalia już sypała wszystko z talerza na Mikołaja i 948 Natalia waży twój, a mój waży 876. Także Natalia, czemu jestem taki zapchany i czemu jeszcze mam miejsca na kolejne? Nie wiem, słuchajcie, czy trochę nie przesadziłem na początku, bo no już totalnie nie wchodzi i jak czuję słodki, to wiecie, mam taki odruch, nie? Że no organizm już nie chce. Ale niestety mamy 20.01, więc no czas na moje kolejne losowanie. Dodaliśmy jeszcze jedną opcję na koło fortuny, czyli rozpuść. Mamy też szansę, no wiecie, rozpuścić czekoladę, żeby móc ją wypić. Ale uwaga, sprawdźmy, czy uda mi się to wylosować. Ale chyba nie, bo jak widzicie, jest zblenduj. Do zblendowania użyjemy oczywiście, no, naszego wspaniałego Thermomixa. Ale zanim zblendujemy, to no musimy dowiedzieć się, ile możemy zblendować. A do środka będziemy mogli wrzucić, uwaga, 200 gramów. No dobra, nie wiem za bardzo, czy się cieszyć, czy nie, bo nie wiem, co z tego wyjdzie, ale Thermomix na szczęście ma w sobie wagę, więc wrzucamy czekoladę do środka. Dobra, mamy równo 200 gramów. Tak to, o, proszę bardzo, wygląda. Więc zamykamy przykrywkę i uwaga, odpalamy, oby tylko nic się nie stało. Ała. Ale kozak, co jest? Wygląda trochę jak taka granola. No, jak taka granola trochę, ale mega. W takim razie, słuchajcie, przesypujemy to teraz do miseczki, bo tak chyba będzie najwygodniej. I powiem wam, że bałem się trochę, co z tego wyjdzie, ale no jest kozacko. To fakt, wyszło ci to trochę lepiej niż ostatnie płatki Teamu X. Mówiąc o płatkach Teamu X, Natalia, dałaś mi kozacki pomysł, dlatego że możemy przecież dolać sobie tutaj mleko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale dobrze, bo tym mlekiem mi przypomniałeś, że już przecież mogę pić. Kurde, no tak, a ty nie piłaś w ogóle jeszcze? Nie. O Jezu. Ale dobra, uwaga, czas na próbę smaku. Mega dobre, ale też mega słodkie. Ja w międzyczasie Karolko minęło tą swoją wspaniałą zupę mleczną, zjadłam połowę brody Mikołaja i jeszcze dwa inne kawałki, więc jest całkiem nieźle. Ale dobra, mamy 20.31, więc uwaga, Natalia kręci po raz kolejny i ma... Odkrój! Jest! Odkrój oznacza, że no niestety Natalia będzie mogła, wiecie, odkroić i odłożyć sobie na kiedyś tam tyle gram, ile wlosuje koło. No, czyli po prostu nie będzie musiała tego jeść. Ale uwaga, ile to będzie? Oby 10 gramów! Nie. Wiesz co, ty się lepiej nie odzywaj, wiesz? Przy następnym losowaniu się nie odzywasz moim. A dlaczego? Jak będę miała gramy, to się nie odzywasz. Dobra, widzowie, ja chyba idę dzisiaj grać w totka. 12 za dużo, Natalia. O, dobra, tyle sobie możesz, nie wiem, zawinąć i... I zjeść to najszybciej za tydzień chyba. No ale nic, widzowie, kolejne szczęśliwe losowanie za nami, Natalia, więc ja wracam teraz do jedzenia zupy. No ale dobra, widzowie, jest 21. To oznacza, Natalia, że do końca rywalizacji zostały 3 godziny. I coś czuję, że no będą to najtrudniejsze 3 godziny, ale czas na moje zakończenie. A tym razem koło fortuny ma dla mnie, uwaga... Nie jedz. W sumie z jednej strony mi to trochę na rękę, bo będę miał taki przymusowy odpoczynek, nie będę musiał się zmuszać. Dobra, to jest moje wyzwanie na te pół godziny, ale w ogóle to jest takie ciężkie, że ja aż tu zważę z ciekawości. W sensie, że ten jeden kawałek na pół godziny? Jeden kawałek, zaraz zobaczymy, ile to waży. Dobra, to no dawaj. 45 gramów, Natalia. Dużo. Nie, no to będzie tak około, nie wiem, 250 kalorii mniej więcej. Weź mi to nie przeliczaj, co? No to w takim razie, Natalia, życzę powodzenia. Kurde, widzowie, ja mam tą zupę mleczną jeszcze do zjedzenia i to jest pewien problem, ale tym zajmiemy się po 21.30. No dobra, mamy 21.28. No i Natalia chyba niestety się nie uda, co? Zjeść tego kawałka. No myślę, że może być trochę ciężko, bo pojawiły się komplikacje w trakcie tego wyzwania. No jest mi za słodko. Wypiłam już prawie całą wodę, którą miałam w szklance, ale to też niewiele pomogło. Ja sobie trochę odpocząłem, jest lepiej, ale no z każdym podejściem do tej zupy robi się nieco ciekawie. Nie wiem, słuchajcie, czy po prostu nie zjem sobie zwykłej czekolady teraz. No, tylko, że sobie utrudniasz chyba. Nie. Prawda. Utrudnić, Natalia, to może ci koło fortuny, a będziesz musiała rozpuścić. Ty, w sumie to jest utrudnienie czy ułatwienie? Właśnie nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie to bardziej słodkie, ale będzie inna konsystencja, więc może będzie łatwiej się jadło. Ale uwaga, wylosujmy jeszcze, ile gramów musisz roztopić.
50. No dobra, Natalia jak widzicie już odmierza sobie tutaj 50 gramów. Ja w takim razie odstawię sobie to mleko, bo tak szczerze to nie mam już ochoty jego jeść. Albo pić w sumie. I wrócę sobie, o, do jedzenia po prostu zwykłej czekoladę. Oho, co to jest za czary mary, Natalia, się dzieją? No w kąpieli, bo jak się roztapia czekoladę. No jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, to będzie tak słodkie, że... Nie, to nie będzie dobre, Natalia, chyba. Ale wydaje mi się w ogóle, że tego będzie bardzo mało. A, tutaj w ogóle ten odłożony kawałek, który Natalia zostawiła i... No pewnie zjemy go jakoś w trakcie tego daily. Oho, ale widzę, że tutaj już chyba roztopione. Jakoś to wyparowało, Natalia. No coś... mówiłem, że mało tego. I w sumie może to jest sposób na jedzenie? Myślę, że to będzie bardzo słodkie, wiesz? No, to też mi się tak wydaje. Nie, no to ja chyba zostanę jednak przy klasycznej czekoladzie. Chociaż powiem wam, że naprawdę już nie jest lekko. Dobra, uwaga, czas na test smaku. Oho, ale to będzie słodkie, Jezu. Nie. O Jezu. Bomba, cała kaloryczna. O Jezu, i słodyczowa. Jak tam idzie, Natalia? No niezbyt dobrze. No nie chciałbym cię martwić, Natalia, ale jest 22. Ale teraz ty losujesz. A, ja losuję. O nie, faktycznie. W takim razie zobaczmy, czym tym razem zaskoczy mnie koło. A mogę jeść tylko ciemną czekoladę. No to w sumie widzowie za wiele mi to nie zmienia, bo jak widzicie, o, mam tutaj głównie ciemną czekoladę. Chociaż nie, Natalia, czy ja, czekaj, mogę jeść teraz mleko, czy nie? Nie możesz, bo tam też blendowałeś białą czekoladę. Faktycznie, kurde, no tak, ale... No nie, no nie dojdę teraz, która to biała. Zobacz, tutaj widać taki biały kawałeczek, tutaj. No jest, dobra. No to nic, widzowie, zostaje mi w takim razie jedzenie, o, tego wszystkiego, co jest tutaj. Ty, Natalia, ty jedz, a nie się bawisz tym. No ja muszę mieszać, bo to zastyga, wiesz, powoli. Serio? Nie miesza, no. No, słuchajcie, trochę pojadłem, ale jest 22:30, a to oznacza, że teraz znowu kręci Natalia i tym razem... Nie jedz. Ale na granicy w ogóle. Ej, bez skitu. W sumie to chyba nie zrobi za dużej różnicy, bo przez ostatnie pół godziny chyba zjadłam z dwie łyżeczki tej słodkiej czekolady. Ale no słuchajcie, ja to wykorzystam, żeby sprawdzić, ile Natalia ma jeszcze do zjedzenia tej czekolady. Tutaj jest 782, plus tutaj z jakieś, podejrzewam, nie wiem, 30. Więc łącznie, no trochę ponad 800 wydaje mi się Natalii jeszcze zostało. A ja za to, czekajcie, o, wsadzę sobie to tutaj. 530, ale spokojnie, bo po pierwsze mamy, o, tutaj jeszcze trochę, 560 i no mamy to, tylko nie wiem za bardzo jak ja mam to zmierzyć. Ale dobra, czekajcie, tutaj było 560, miseczka waży 376, dajmy teraz tarowanie. Okej, okay, i teraz jak postawimy, słuchajcie, to całe, oczywiście bez tej łyżki, to wychodzi 300 gramów prawie, blendowałem 200 gramów czekolady, więc no trzeba chyba odlać to mleko. Czekajcie, spróbuję odlać to mleko przez durszlak. Okej, okay, ono będzie sobie powoli spływało. Dobra, mleko jak widzicie ładnie się oddzieliło. I jak widzicie, samej czekolady zostało 171 gramów, bo no trochę kurde tym mlekiem i tak nasiąkła. I teraz jak dodamy 560, czyli wagę tego Mikołaja, do 170, czyli wagi tych nasączonych płatków czekoladowych, to wychodzi 730. Natalia miała tam około 800, więc mam przewagę. I to, słuchajcie, jest na tyle duża przewaga, że ja też chyba, Natalia, robię sobie przerwę z tobą do 23, no bo ja już też nie mogę. Także spróbuję się jeszcze trochę zregenerować, a potem zostanie nam godzina na całą tą resztę. Mamy 2 minuty po 11, więc chwilkę się spóźniliśmy. Czas na twoje ostatnie zakręcenie. Ja stresuję, dlatego że może być zamieńcie się Mikołajami, albo mogę też mieć... Nie, w sumie tylko to może mi pokrzyżować plany. Ale uwaga, zobaczmy co będzie, a będzie... Odkrój. Nie. Tak. Jednak widzowie, los się do mnie uśmiechnął. Tylko teraz pytanie, ile, Natalia, bo to też jest ważne. Dobra, uwaga, zobaczmy ile będzie. Tak, tak, stój. Jest 100 gramów. Natalia, ja bym nie chciał ci nic mówić, ale twoją chyba jedyną szansą jest zakręcenie za pół godziny, bo no nie ma szans, że zjesz teraz 180 gramów. Nie, no to ja serio się poddaję teraz. Znaczy nie poddaję się, tylko czekam do mojego losowania. Nie, no poddaj się, możesz się poddać, Natalia, i... Nie, ja po prostu czekam teraz do losowania. Nie próbujesz jeść? 180 gramów? Przecież to nie ma szansy takiej, że ja to zjem. Ty co, czekamy do 23:30? No tak. Ostatnie losowanie wtedy i na 100% Natalia będzie zamięcie się Mikołajami, nie? Mam nadzieję. No dobra, widzowie, mamy 23:30. I Natalia, teraz albo nigdy. Wiem, aż cię stresuję. Ale uwaga, widzowie, moja wygrana zależy od tego zakręcenia. I mamy to. Ja naprawdę właśnie przegrałam. No jeszcze nie, masz jeszcze pół godziny, Natalia, żeby zjeść 180 gramów jak chcesz, ale no myślę, że może być ciężko chyba. Ale jak ja zjem trochę, to ty też zaczniesz jeść, nie masz... No wiadomo, że tak. W takim razie gratulacje wygranej.
Jak, podajesz się? Nie czekasz do ten? Tak, nie zjem tyle, na pewno. No dobra, no to w takim razie wygrałem. Tak wygląda, słuchajcie, nasze pole bitwy i na tym kończymy tego vlogmasa. Trzeci dzień daily za nami. Jutro odcinek przypominam u Natalii. Zapraszam. Pojutrze u mnie, potem znowu Natalii. I tak, słuchajcie, aż do 24 grudnia. Odcinki są codziennie, tylko że na dwóch kanałach. W sensie na zmianę. Na zmianę. Tak czy inaczej, pamiętajcie o nagrodach. Codziennie macie do wygrania jakąś fajną rzecz. Jutro u Natalii wyniki z tego odcinka i kolejna szansa, więc subskrybujcie kanały. A póki co trzymajcie się i... Yeah.